dzisiejszym odcinku opowiem, jak nie zgubić się w lesie, jak policzyć, ile metrów sześciennych ma stos albo ścięta kłoda, jak nie dać się zaskoczyć niebezpiecznym zjawiskom atmosferycznym oraz jak znaleźć czas na zgłębianie swoich pasji, będąc w pracy, i to wszystko przy pomocy smartfona, którego w dzisiejszych czasach ma już chyba każdy. To wszystko już za chwilę. Przedstawię Wam szereg aplikacji, które uważam za niezbędne, jeżeli pracujesz w lesie. Zaczynamy! Numer 1. Las podzielony jest na oddziały i pododdziały, co znacznie ułatwia komunikację, czy to z leśniczym, czy koordynatorem. Ale skąd mamy wiedzieć, który oddział to który? Z pomocą przychodzi aplikacja mLAS Mini, która jest niczym innym jak mapą lasu. Zaznaczone na niej są wszystkie leśnictwa, oddziały, pododdziały, drogi, leśniczówki i wiele innych. Aplikacja korzysta z systemu GPS, dzięki któremu pokaże nam aktualną pozycję w lesie, łącznie ze ścieżką, jaką się poruszamy. Mamy podgląd na bardzo dokładne współrzędne geograficzne. Po wybraniu odpowiedniej funkcji z menu możliwy jest pomiar odległości między wybranymi punktami. Tutaj odległość między tymi punktami w linii prostej wynosi 471 metrów. Kolejna opcja to pomiar powierzchni. Zasada działania jest podobna. Wybieramy kilka punktów i aplikacja zlicza pole powierzchni zaznaczonej na żółto. W tym wypadku jest to 7,33 hektara i przy okazji możemy odczytać obwód wybranej powierzchni, czyli 773 metry. Kolejna bardzo przydatna opcja to wyszukiwanie po adresie leśnym, gdzie wybieramy leśnictwo, oddział oraz wydzielenie i po kliknięciu przycisku Szukaj aplikacja pokazuje nam poszukiwaną powierzchnię. Różnych opcji jest dużo więcej, ale nie będę wszystkich omawiał. Aplikacja jest do pobrania za darmo w sklepie Play, niestety jest ona dostępna tylko na Androida. Ze strony ściągniecie gołą aplikację, co oznacza, że trzeba będzie jeszcze wgrać mapy. Mapę swojego nadleśnictwa powinien mieć każdy leśniczy i myślę, że jeżeli zapytacie, nie będzie problemu, aby Wam ją przesłał i pokazał, jak zainstalować. Numer 2. Aplikacja Kubik pomoże Wam policzyć, ile metrów sześciennych ma stos lub pojedyncza sztuka. Wszystko odbywa się bardzo intuicyjnie. Dodatkowo mamy tutaj instrukcję, która jasno opisuje, jak z aplikacji korzystać. Nie będę zagłębiał się w szczegóły. Przykład. Chcemy się dowiedzieć, ile metrów sześciennych ma sztuka, którą dopiero co ścięliśmy, choćby po to, aby pokazać ją na naszej grupie okiem Zula po godzinach. Wybieramy opcję Drewno w sztukach i widzimy parametry, które musimy uzupełnić. Są to długość podawana w metrach, w naszym przykładzie niech będzie to 14. Średnica bądź obwód mierzone w połowie długości sztuki, czyli w tym wypadku mierzymy średnicę na 7 metrach i niech ona wynosi przykładowo 50 cm. Jeżeli te 50 cm wyszło nam przy pomiarze razem z korą, w kolejnej opcji zaznaczamy odlicz i wybieramy gatunek drewna. Jest to istotne, bo różne gatunki mają różne grubości kory i aplikacja to uwzględnia. Jeżeli znamy cenę za kubik, możemy ją wpisać, ale można ją też pominąć. I proszę bardzo, według obliczeń nasza dębowa kłoda ma 2,11 m². Pomiar drewna w stosach zostawiam do wybadania we własnym zakresie. Jest tam nieco więcej parametrów do wpisania, ale myślę, że sobie poradzicie. Aplikacja jest do pobrania za darmo, zarówno na Androida, jak i iOS-a. Numer 3. Pogoda w naszym fachu ma bardzo duże znaczenie, dlatego w tym punkcie pojawi się aplikacja pogodowa, która moim zdaniem sprawdza się najlepiej. Nie zaskoczy Was już więcej porywisty wiatr, deszcz czy burza, bo pogodę w czasie rzeczywistym sprawdzamy w aplikacji Pogoda & Radar. Po uruchomieniu zaczynamy od wybrania miejscowości, jaka nas interesuje. Ja wybieram swoją okolicę i pokazuje nam się prognoza aktualna oraz ta na najbliższe godziny.
Po kliknięciu na daną godzinę widzimy szczegóły dotyczące ilości opadów, wilgotności powietrza czy prędkości porywów wiatru. Podgląd jest na kilkanaście godzin do przodu. Kolejna fajna rzecz to mapa, która pokazuje symulację opadów na najbliższe godziny. Niebieskie pola to opad deszczu. Im ciemniejszy kolor, tym opady będą bardziej intensywne, a kolor różowy oznacza śnieg. Symulację można przeprowadzić zarówno na najbliższe godziny, jak i kilka dni do przodu. Poniżej prognoza ogólna na poszczególne pory dnia, niżej na poszczególne dni i na samym dole prognoza 14-dniowa z uwzględnieniem opadów oraz temperatur dziennych i nocnych. Równolegle korzystam z drugiej aplikacji o nazwie Meteo ICM, która jest w formie wykresów. Ta prognoza również jest bardzo wiarygodna. A do monitorowania burz służy apka o nazwie, a jakże, Monitor Burz. O, aktualnie burze przechodzą nad Włochami. Wszystkie odnośniki do omawianych aplikacji zamieszczę w opisie filmu. Numer 4. Ten podpunkt skierowany jest do osób, które są ciekawe świata i chcą rozwijać swoje zainteresowania w czasie pracy. Głównie mam tu na myśli operatorów zestawów zrywkowych bądź harwesterów, bo tutaj nie potrzeba pełnego skupienia i z czasem wszystko robi się intuicyjnie. Tak, można połączyć przyjemne z pożytecznym i już mówię, o co chodzi. W pracy można słuchać radia, czego ja już nie robię od wielu lat ze względu na ogromną ilość reklam. Można słuchać podcastów, czyli takich jakby audycji na tematy, które szczególnie nas interesują. I właśnie na podcastach chciałbym się skupić, bo to głównie dzięki nim mój kanał rozwija się w tak szybkim tempie. Do słuchania potrzebujemy smartfona oraz słuchawek. Mogą być zwykłe, dołączane przez producenta. Ja używam bezprzewodowych, bo ciągle miałem problem z kablami. Są lekkie, bateria wytrzymuje spokojnie cały dzień. Mają wbudowany mikrofon, dzięki czemu możemy prowadzić rozmowy telefoniczne. Nie wygłuszają całkowicie otoczenia, dzięki czemu słyszymy, co dzieje się wokół. No, jak dla mnie jest to produkt idealny. Link podrzucam w opisie, ale to nie słuchawki są najważniejsze. Aplikacja Spotify zawiera ogromną bazę podcastów i tu każdy znajdzie coś dla siebie. Od mrożących krew w żyłach opowiadań kryminalnych na kanale Kryminatorium, poprzez tematy o finansach, oszczędzaniu, inwestowaniu, rozwoju firmy czy nauce języka. Jako ciekawostkę powiem Wam, że swój podcast wydały ostatnio Lasy Państwowe. Tytuł to Między Drzewami, ale jeszcze nie miałem okazji go przesłuchać. No, ogromny wachlarz wyboru, a listę kanałów przeze mnie polecanych zamieszczę w opisie. I teraz tak. Spotify jest w wersji bezpłatnej, jednak ma swoje ograniczenia. W wersji płatnej możemy cieszyć się audycjami bez reklam i co najważniejsze, można pobierać pliki na telefon i słuchać ich, kiedy jesteśmy offline. A to dość istotne, bo w lesie różnie z zasięgiem bywa. Cena nie jest jakaś wygórowana, ja płacę około 25 zł za dwa konta. Z drugiego korzysta żona. Można też słuchać muzyki, są przygotowane różne playlisty. Ogólnie polecam. I jeszcze jedna apka, tym razem dla osób, które lubią czytać książki, ale niekoniecznie mają czas. Storytel to ogromna baza książek w formie audiobooków. Nie będę się zagłębiał w szczegóły. Ogólnie polecam, mimo że aplikacja jest płatna. No, to myślę, że było całkiem treściwie. Chciałbym poznać Wasze opinie na temat powyższych aplikacji, a być może polecicie jeszcze coś poza tym. Czekam na komentarze, dziękuję za wszystkie łapki w górę i szczególne podziękowania kieruję do osób wspierających mój kanał na Zrzutce. Do usłyszenia za jakiś czas. Cześć!